Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z 34. oraz 35. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. derby Dolnego Śląska, konkretna kartoniada Legionistów, Lechiści w Poznaniu. Zapraszam na piknik! Piastocholicy na wtorkowe derby w Chorzowie wybrali się w 162 osoby. Na wyposażeniu mieli dwie flagi i w miarę możliwości starali się udzielać wokalnie. Gospodarze uformowali tego dnia liczny młyn, który dzięki estetycznej oprawie, nowym flagom i solidnym popisom wokalnym pozostawił po sobie dobre wrażenie. Grupa Ultras Niebiescy przygotowała na derbową potyczkę długi transparent. Ostatni synowie górnośląskiej ziemi w niebiesko-białym szeregu zjednoczeni z namalowanymi herbami Górnego Śląska i Ruchu, a młyn chorzowian został podzielony na żółto-niebieską i niebiesko-białą część poprzez powiewające flagi na kijach. Po skończonej prezentacji płot zapełnił się płótnami HKS-u, z czego trzy to chorzowskie wersje flag ze zbioru skrojonych fan GKS-u Katowice. W taki oto sposób na światło dzienne wyszły płótna Fanatyczny Styl Życia, Persona Non Grata oraz SK1920. Śląskie derby oglądało blisko 6,5 tysiąca widzów. Nie zważając na fakt wtorkowego terminu, fanatycy WKS-u szczelnie wypełnili klatkę w Lubinie. Ich około 1000-osobowa grupa wyjazdowa dotarła pociągiem specjalnym do stacji Lubin Górniczy, skąd przemaszerowali na obiekt Zagłębia. Wraz ze Śląskiem tego dnia obecne były delegacje Miedzianki, Lechii, Motoru i Opawy. Część wrocławian usprawniła wchodzenie na stadion swojego wroga wjazdem z bramą, przez co szybciej zameldowali się na sektorze. Każdy z wyjazdowiczów odziany był w szalik władcy Dolnego Śląska, na płocie zawisł transparent z takim samym motywem. Wrocławianie w trakcie pierwszej połowy wyłamali dwie bramy na obiekcie Lubinków, co skończyło się interwencją smutnych panów oraz zawinięciem 48 fanatyków WKS-u. Druga odsłona spotkania to już popis wokalny wrocławskich ultras, którzy przygotowali oprawę składającą się z transparentu Śląsk Pany, sektorówki, sreberek w barwach oraz pirotechniki. Goście pograli również z fanatykami Zagłębia zgromadzonymi na trybunie prostej w kibolskie dwa ognie, a na odchodne zostawili na sektorze pamiątkowy malunek. Fanatycy Zagłębia wystawili tego dnia liczny młyn, a wraz z nimi obecne były delegacje wszystkich zgód. Grupa Orange City Boys przygotowała do tego prawem w klimatach górniczych, która zapewniła swoje.
mega roboty strzałkowe rozpoczął wyjazd początkowy. Po zaprezentowaniu dołączonej do transparentu sektorówki na przodku odpalono sporo rac i ogni wrocławskich. Wśród flag lubinian zawisły płótna Falubazu, Zawiszy oraz Polonii Bytom. Derby Dolnego Śląska oglądało około 8 tysięcy widzów. Pyrusy na wyjazdowe spotkanie z Legią wybrały się pociągiem specjalnym, na pokładzie którego znalazło się 880 fanów kolejorza. Ich delegacja na sektorze gości przy Ełczy wywiesiła 7 flag oraz prowadziła doping na miarę swoich możliwości. Z racji na układ tabeli oraz zapowiedź oprawy ze strony nieznanych sprawców w szeregach legionistów panowało spore ciśnienie na ten mecz. Wejściówki szybko znalazły swoich nabywców, przez co stadion zapełnił się w komplecie. Warszawska publika zaprezentowała na rozpoczęcie meczu kartoniadę zajmującą powierzchnię 3 trybun, która przedstawiała Elkę z hasłem "Nie poddawaj się". Druga oprawa przygotowana przez ultrasów Legii została zaprezentowana w 30 minucie spotkania. Do transparentu przyświecają nam najwyższe cele, warszawiacy rozwinęli sektorówkę ze złotym pucharem, na którym napis Mistrz Polski 2017 został podświetlony pirotechniką. Doping fanatyków CWKS-u stał przez cały mecz na bardzo wysokim poziomie. Ten mecz na żywo obejrzało 28 820 widzów. Sympatycy ruchu odwiedzili sektor gości przy ulicy Kałuży w 750 osób. Grupa ta wchodziła na obiekt Krakowi przez większość spotkania, a na bramkach została zatrzymana oprawa przygotowana przez ultrasów HKS-u. W klatce pośród flag ruchu zawisła również fana Sharksów oraz płótno Criminal Family, co może świadczyć o obecności fanów Widzewa. Przyjezdni dobrze zaprezentowali się pod względem wokalnym, nie kryjąc swej frustracji w sytuacji w tabeli, jaką zgotowała im ich drużyna. Pasy zapełniły swój młyn dopiero kilka minut po rozpoczęciu meczu, zbierając się wcześniej na placu pod sektorem D, by wspólnie wejść na trybunę. Liczebność kiboli KSC była tego dnia bardzo dobra, a ich popisy wokalne stały również na wysokim poziomie. O atrakcje wizualne zadbała grupa oprawcy, która na przerwę meczową odstawiła konkretne piroshow w towarzystwie transparentu "Ogień w naszych sercach, to napędza, to nakręca". Na płocie widoczne również było płótno z wypisanymi ksywami pasiaków, którzy mają pogodę w kratkę. Tego dnia przy Kałuży zasiadło jakieś 8,5 tysiąca widzów.
Goście z Gdańska do Poznania podróżowali specjalem. Na sektorze wywiesili 7 flag, w tym jedno płótno WKS-u. W trakcie spotkania nie obyło się bez obustronnych bluzgów. Kolejarz wystawił tego dnia spory kocioł, który solidnie dopingował przez całe 90 minut. Pośród flag gospodarzy zawisł transparent skierowany do prezydenta Poznania. Ultrasi Lecha odpalili podczas meczu porcję pirotechniki, która była jedynym akcentem ultras tego spotkania. Warto odnotować również, że jeden z lechistów przebywający incognito na sektorach Pyrusów, który chwalił się tym na Facebooku, został wyczajony przez lechitów. Gdańszczanie odcinają się od delikwenta. Frekwencja przy bułgarskiej wyniosła lekko ponad 20 tysięcy widzów. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Tym razem wybraliśmy tylko najciekawsze mecze z 34 oraz 35 kolejki Ekstraklasy. Już jutro pojawią się natomiast relacje z niższych lig, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to wbijajcie na Face'a oraz subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV!